wniosek o odrzucenie w całości w tym czytaniu złożony i pytanie, ponieważ to jest istotnie ustawa blankietowa, check in blanco dla rządu, hulaj dusza, piekła nie ma, kontroli nie ma nad wydatkami. No to ponieważ pretekstem do tego wszystkiego jest wojna i piszecie to w uzasadnieniu do tej jakże bezczelnie proponowanej ustawy, to pytanie jest, pomijając kontrowersyjność waszych twierdzeń, przechodząc do porządku niejako nad tą kontrowersyjnością, pytanie jest o horyzont czasowy. Jeśli dziś postrzegać aktualną sytuację jako stan wyższej konieczności, który ma was rzekomo upoważniać do produkowania banknotów z coraz słabszym pokryciem, rabowania Polaków podatkiem inflacyjnym, jeśli dzisiejszy stan jest dla was stanem wyższej konieczności, to kiedy ten stan ustanie? Jakie warunki, na którym froncie wojennym mają być spełnione, żebyście stwierdzili... Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Jakże to prostackie, panie prawda? Jakże to prawda? A pan to jeszcze modli się po polsku, czy już po rosyjsku? Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek. Pan marszałek Gosiewska, bo może młodzież nie notuje nas. I największy cham Rzeczypospolitej, Ruska Onuca. Bardzo proszę. Tak? To nie poseł, to cham. Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek, Wysoka Izbo.